Witam Was, którzy tego oglądacie i to słuchacie teraz. Chcemy znów rozpocząć takie spotkanie modlitewne, uwielbiające, śpiewające i także ze Słowem Bożym, pieśnią, która brzmi: Przyjdź Duchu Święty, a pragnę jako rozpoczęcie, jako też pewną formę modlitwy. Zapraszam Was do słuchania, do otwarcia Waszych serc, abyście chłonęli Boże Słowo, też te treści, które przekazują te pieśni, które będziemy razem śpiewać. Także prawdą, bo Duch Święty stąpił, ale człowiek go musi zaprosić do siebie. Duch Święty jest, ale czy wszystkich Duch Boży prowadzi? Czy raczej właśnie tak jak w tej pieśni, przyjdź Duchu Święty. My jako wierzący Chrystusa bez Ducha Świętego jesteśmy martwi. Potrzebujemy Jego mocy, Jego siły. W księdze proroka Ezechiela, 37 rozdziale od 1 do 14 jest opisana pewna wizja prorocza, gdzie jest Dolina Wysłych Kości. I tam pisze, ja to tylko będę streszczać, zachęcam Was, żebyście sobie to sami przeczytali. Ezechiela 37 rozdział od 1 do 14 wersetu. I
tu jest właśnie napisane, że to te kości zeszły się razem, przyoblekły się ścięgna, a także w ciało. Ciało w tamtych czasach obrazowało Izrael, ale dzisiaj w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie to ciało to Kościół. A żeby nie być gołosłowny, to zachęcam was do pierwszego listu do Koryntian, 12 rozdział od 12 do 27 i także list do Efezjan, 5 rozdział, gdzie mowa jest, że ciałem Chrystusowym to jest Kościół, a jego głową Jezus. I cóż, tutaj mamy napisane, że było ciało, ale nie było w nim życia. I Kościół, by mógł żyć życiem zwycięskim dla Boga w Jezusie Chrystusie, potrzebuje Ducha Świętego. Tak, Duch Święty już wstąpił. Ale trzeba, tak jak dla Chrystusa się otwarło serce, otworzyć swoje serce na obecność Ducha Świętego. Izajasz prorok pisze, będzie wylany na was Duch z wysokości, na nas. To jest Izajasz prorok, 32 rozdział od 15 do może 19. Będzie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się urodzajnym polem, a urodzajne pole będzie uważane za las. I zamieszka na pustyni prawo, a sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu. I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i miejscach spokojnego odpoczynku. Ale mowa jest tutaj, że tego wszystkiego sprawcą jest Duch Boży, Duch Święty. Izajasz prorok 44, rozdział 3, werset mówi, gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd i wyleję mojego ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje lata roślin. Widzisz, tu pisze, że kiedy Duch Święty stąpi na pustynię, to urodzalne pole będzie uważane za las, bo Duch Boży, Duch Jezusa, bo inaczej mówiąc Chrystusowy, daje życie. Przychodzimy do Jezusa, oddajemy Mu swoje życie i od tego momentu rodzimy się z Jego Ducha na nowo i Duch Boży nas zaczyna prowadzić. Ale jest drugie doświadczenie dla tych, którzy już są pojednani z Bogiem, to chrzest w Duchu Świętym. Często temu towarzyszy dar mówienia językami, najczęściej też i dar prorokowania, ale najważniejsze jest zanurzenie w osobie i mocy Bożego Ducha. My, by żyć życiem zwycięskim w Jezusie dla Boga, potrzebujemy mocy i siły, którą daje sam Duch Święty. To On nas prowadzi do Jezusa. To On spowoduje, że przychodzimy do Pana. To On powoduje, że się nawracamy, że rodzimy się na nowo, że przychodzimy z grzechem, że On nas przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Jeżeli ja was bym chciał przekonać jako człowiek, was ludzi, ciebie jako człowieka, to nie przekonam, dlatego że nie jestem Bogiem, a Duch Święty, Duch Boży, Duch Chrystusowy jest Bogiem. Dlatego ta pieśń, Przyjdź Duchu Święty, jest ważną. Ważną pieśnią to jest modlitwa. Ja ciągle potrzebuję mocy Ducha Świętego. Ja ciągle na nowo oczekuję Jego działania w moim życiu. Tak jak żarówka w lampie, która świeci się dzięki zasileniu elektrycznemu, tak i ja, by wydawać owoc dla Boga, potrzebuję Ducha Bożego sobie. Jego działania, Jego mocy. To On jest źródłem mocy, źródłem darów, o który Paweł do Koryntian pisze w 12 rozdziale 1 liście do Koryntian i 14 rozdziale i wielu innych Rzymian 12 rozdział. Zachęcam was do zapoznania się, szczególnie z Nowym Testamentem i prosić Ducha Świętego, który jest najlepszym wykładowcą tej księgi, najlepszym wykładowcą Pisma Świętego. Duch Święty z dużej litery, to jest Duch Święty, Bóg, Duch Święty, nie trzeci, drugi Bóg, bo Bóg jest jeden i jedyny. On nie ma sobie równego. On jest nam objawiony jako Ojciec, jako Syn i jako Duch Święty. Objawiony w imieniu Jezus Chrystus. To jest ten Bóg. On nie tylko jest jeden, ale jest jedyny. Bo gdyby miał obok siebie choćby niższego rangą Boga, nie byłby jedyny. Ale ten Bóg, ten, który przedstawił się w imieniu Jezus Chrystus, ten Bóg, który działa dziś jako Duch Święty, chce ciebie, chce prawnie twojego serca i zawładnąć twoim życiem. Dlatego zachęcam do kolejnej pieśni. Pan Jezus sam toruje drogę mą. Pan Jezus sam
Wszystko dobrze uczyni. O tym Panu żeśmy tu śpiewali, którego imię Jezus Chrystus. To jest zapisane w Psalmie 37, 5 wersecie. Ale też Salomon napisał swoim trzecim rozdziale przypowieściach. Od 5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim, o kim? O Panu, o Bogu Jezusie na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Myślę, że te słowa mówią wyraźnie. Często chcemy polegać na własnym rozumie, po swojemu układać swoje życie. Uważamy się za mądrych, że sobie dobrze to wszystko układamy. Myślimy często, że to my, a nie Bóg ma nam układać życie. Ale dalej czytamy, pamiętaj o Panu we wszystkich swoich poczynaniach, na wszystkich swoich drogach. A On prostować będzie Twoje ścieżki. Ilekroć Ty będziesz chciał sam sobie ułożyć życie, tylekroć będziesz jeszcze bardziej sobie plątać ścieżki Twojego życia, Twoich dróg. Jeżeli uważasz się za mądrego człowieka, jeżeli uważasz, że nie potrzebujesz Boga do życia, to kwestia czasu, a przekona się, jakie to było błędne, mylne Twoje pojęcie. Nie uważaj się sam za mądrego, nie polegaj na własnym rozumie, ale Panu ufaj z całego swojego serca. O Nim na wszystkich drogach pamiętaj, a wtedy On będzie prostować Twoje ścieżki. Nawet jeżeli Ty sam czy sama sobie życie utrudniłaś czy utrudniłeś poprzez swoje decyzje. Bóg czeka na Ciebie, abyś nie walczył czy nie walczyła, abyś nie próbował sobie po swojemu układać życia. Tylko z Panem. Tak jak śpiewaliśmy przed chwilą w tej pieśni. Tylko z Jezusem. Pozwól, aby to Jego Duch przeniknął Twojego Ducha, Duch Święty, aby to Jezus był Panem Twojego życia. Nie stawiaj na miejscu Boga Twojego rozumu, ani nie uważaj się, że jesteś mądrym, najmądrzejszą osobą. Bój się Pana i unikaj złego. Bać się Pana to nie mieć lęk, trwogę i strach, ale bać się Pana, przypowieści o Salomona 8 rozdział 13 werset mówi, znaczy nienawidzić zła. Bojesz przed Panem, to respekt i szacunek do Jego osoby, ale nie ucieczka od Boga. Bojąc Pana nie ma nic wspólnego z trwogą i lękiem. To zupełnie coś innego. W drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdział i 20 werset mówi Boże Słowo, aby bojaźń przed Panem Bogiem była w was, byście nie grzeszyli. O to tutaj chodzi, o nic więcej. Do tego was zachęcam. Do tego, aby Bóg wypełnił was Bożą bojaźnią. Bóg nie wypełniał was strachem ani lękiem. To nie ma nic wspólnego. To jest coś pięknego, coś miłego, coś, co powoduje, oczywiście wzbudza respekt i szacunek. Ale zobaczmy na miłość. Miłości też jest szacunek i respekt do osoby, którą kochacie, czyż nie? Jeżeli miłujesz kogoś, to chcesz dobra dla tej osoby i co najważniejsze, tą osobę poważnie traktujesz i masz ją poszanowaniu. I to jest właśnie porównanie z bojaźnią Bożą, nic innego. Chwała Panu Jezusowi za to. Zachęcam Cię do tego typu rodzaju bojaźni i do tego rodzaju miłości Pana. Bożej miłości Chrystusie. Następna pieśń brzmi, taka radośna pieśń. Radosna pieśń, dlatego że jedyną drogą, jedynymi drzwiami do Bożego Królestwa jest Jezus. I jeżeli Ty, który tego słuchasz, jesteś na tej drodze, to możesz z radością to zaśpiewać, jeżeli ją znasz. Wejdę do Jego bram z dziękczynieniem w sercu swym. Czyż nie jest to piękne, że możemy mieć radość pomimo smutku, wesele pomimo tego okresu może doświadczeń i prób, bo nasze życie jest w rękach Boga i my tu na tym świecie nie będziemy żyć wiecznie. Życie wieczne nie dają Ci lekarstwa, lekarze. Życie wieczne nie masz w tym świecie, ale w Jezusie. I kiedy masz to życie, masz powód do radości, a jeżeli nie, to dzisiaj możesz go mieć, bo Jezus czeka na Twój krok wiary w Jego kierunku.
człowiek, który nazywał się Habakuk. Jego księga znajduje się w Biblii. I przeczytam właśnie z trzeciego rozdziału tej księgi od 17 wersetu. Zaiste, mówi on, drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winorośnach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzie nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. I z czego tu się cieszyć? Habakuk tutaj pisze taką mądrą rzecz. Ale posłuchajcie dalej, to nie koniec jego wypowiedzi. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Dalej wyznaje Habakuk, ten Boży prorok, wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są wyże, jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Czy widzicie? Tutaj słyszycie to przesłanie? Oto pole mu nie wydaje nic, plonu, drzewa nie wydają owocu. A on mówi, że będzie się radował, bo jego źródłem radości nie jest to, co się dzieje, albo raczej brak tego, co się dzieje na polu, tego, co oglądają jego fizyczne oczy. Ale jego radość była w Bogu, pomimo niesprzyjających okoliczności, pomimo trudnych sytuacji. To jest Stary Testament. A przeczytam wam kolejny fragment już z Nowego Testamentu, z listu do Efezjan, 4 rozdział. Napisał go apostoł Paweł. Napisał go nie kto inny, jak ten wielki Boży mąż. I mówi w 4 wersecie, radujcie się w Panu, kim? W Jezusie, Panu Jezusie. Zawsze, powtarzam, radujcie się. Nie wiem, czy wiecie, w jakich okolicznościach powstał ten list. On go nie pisał z hotelu pięciogwiazdkowego, ale był w areszcie, zamknięty, w więzieniu. I on pisze do Filipian, że mają się radować, a jego życie tu, w tym czasie, tutaj na ziemi, zagrażało mu śmierć. Ale on pisze o radości, że mają się radować w Panu. To jest coś, czego nie można osiągnąć w tym świecie. To jest radość, pomimo niesprzyjających okoliczności. Apostoł Piotr też podobne słowo pisze w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale. I mówi, przeczytam tutaj może od pierwszy rozdział pierwszego listu Jana, Piotra, przepraszam, od trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezmiennemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Weselcie się z tego. Z czego? Z tego, co powyżej czytałem. Ale dalej posłuchajcie. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Jak można się weselić, gdy się jest smutnym? Pozornie można w tym wersecie szóstym pierwszego rozdziału, pierwszego listu Piotra uznać to za paradoks. Nie. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie. Dlatego, że nasza radość może być nawet doświadczeniem. Kiedy wiesz, że twoje życie w rękach spoczywa Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteś świadomą osobą, że należysz do Pana, Panu i Króla Królów. Mimo, że łzy płyną po policzkach, one inaczej smakują z Jezusem, niż jakby miały być bez Niego. Wesel się więc i raduj, pomimo, że teraz nic nie jest do śmiechu w twoim życiu. W jaki sposób? Po prostu, kiedy wiesz, kim jesteś w Jezusie. Kiedy wiesz, odpowiedz sobie na pytanie, czy wiesz, czy masz świadomość dzisiaj, jakby przyszedł koniec na ciebie, gdzie pójdziesz? Może myślisz, że zakopią cię w piachu i tyle, albo skremują twoje ciało i tyle pozostanie. Mylisz się. Czy masz pewność? Może jesteś osobą, która przeżywa trudny okres, ale możesz się cieszyć pomimo trudnego okresu. Co to powoduje? Jezus Chrystus jako Pan w twoim życiu to powoduje. Izajasz, prorok, napisał pięknie w 61 rozdziale. On mówił dużo, to jest prorok, którego nazywają, że Izajasz jest to Ewangelia Starego Testamentu, dlatego że wiele tu jest mowa o nadchodzącym, zapowiadającym się narodzeniu Jezusa. Ale przeczytam tylko jeden fragment, 10 werset, 61 rozdział Izajasza. Co to jest za radość, źródło owej radości? Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga. Gdyż oblubnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości,
jakiej sprawiedliwości Bóg przyodział nas? Płaszczem sprawiedliwości swojego Syna, naszego Zbawiciela i Pana Jezusa, jako oblubieńca, który układa załogi, i jak kapłan, i jako oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Oto radość wynika z dzieła Jezusa, który dokonał na krzyżu dla nas. I to, tą radość, może ta radość być udziałem Twoim. Już tu na ziemi. Tu, teraz, w tym momencie. Tak tej pieśni śpiewaliśmy. O Boże radości. Radość Panu to nie radość tego świata, gdzieś na imprezach. To nie jest radość stąd. Ona jest zupełnie inna. Ma inny smak, że tak to nazwę. Ma inne zabarwienie, inny zapach. To jest radość, której nie znajdziesz w tym świecie. Nie musisz używać środków odurzających, czy upijać się alkoholem, by poczuć się lepiej. W Jezusie masz tą radość, ale nie oszukujmy się, bo chcę Ci powiedzieć, nie znajdziesz jej na zabawach tego świata. Tej radości nie ma tutaj. Ale ona jest w zasięgu Twojej ręki, kiedy Jezus będzie towarzyszem Twojego życia jako Pan. Kto ma Syna, pierwszy list Jana 5:12, ma życie wieczne. Kto nie ma Syna Bożego, wiadomo. Ale możesz mieć. Jezus jest tu, On czeka na Twój krok wiary, ale tak te pieśni, które tu śpiewamy, wejdę do Jego bram. Niech to będzie wyśpiewane przez Ciebie. Wyznanie, że wejdziesz. Kolejna pieśń mówi, kiedy wstaje nowy dzień. Wiesz, że kolejny dzień może być lepszy od minionego? Kiedy? Kiedy jest z Jezusem. Często był tutaj kiedyś taka stara komedia, nie lubię poniedziałku. I teraz, kiedy będziemy to śpiewać, można zaśpiewać tak. Kiedy nowy wstaje dzień, poniedziałek, można zamienić to, trzeba iść na nowo do pracy, albo często ludzie mówią, że nie lubią poniedziałku. Ale niekoniecznie tak musi być. Możesz wyśpiewać. Kiedy właśnie jest ten poniedziałek, możesz się nim cieszyć, z nim Jezusem Panem. Chcemy dalej śpiewać te pieśni. Kiedy nowy wstaje dzień, zachęcam do słuchania. Do śpiewania. Yeah.
Kiedy nowy wstaje dzień, aż po zmierzch, palić będę, palić pragnę imię Twe. Tak, tam było coś takiego. Czy zastanawialiście się nad tymi słowami? Od świtu, kiedy powstaje dzień, palić będę imię Twe. Cóż to znaczy, moi drodzy? Czy kiedy budzimy się, z wdzięcznością budzimy się rano i przeżywamy go aż do końca i z wdzięcznością kończymy kolejny dzień? Chcę na koniec Wam przeczytać jeden fragment apostoła Pawła, zapisany w 10 rozdziale 1 listu do Koryntian, werset 31. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Śpiewaliśmy od rana aż do wieczora, przeżyć chcemy ten dzień na Bożą chwałę. Ale tu apostoł Paweł Bożego natchnienia mówi, że nawet twój posiłek, to co jesz i pijesz, śniadanie, obiad, kolację, czy inne poczęstunki, nawet herbata, kawa, to pisze, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. A więc każdą czynność, każdego dnia, którą wykonujemy, mamy czynić z myślą o tym, aby imię Boga, imię Jezus Chrystus było w naszym życiu wywyższone, uwielbione. Wszystko, co robimy, wszystko, każda najdrobniejsza sprawa każdego dnia codziennego ma Bogu przynosić chwałę. A kiedy będziemy przynosić Bogu chwałę we wszystkich czynnościach dnia, to i nasz sen będzie Boga chwalił. To i nasz sen będzie tym snem, który będzie pochodził od Boga. A nasz każda sekunda w tym odpocznieniu będzie oddawała Bogu chwałę. A więc wszystko, cokolwiek czynisz, każdy z nas, cokolwiek czyni, ma czynić na chwałę Bożą. Także dziękując Bogu za to, co mamy, za to każdą przeżytą sekundę naszego życia. Czy jemy, czy pijemy, wiecie? To, że jemy, to, że mamy pokarm dla ciała, powinno w nas powodować wdzięczność Bogu, że w ogóle mamy co zjeść. To, że jest woda, którą możemy się napić, powinniśmy za nią Bogu dziękować. Każda czynność w naszym życiu ma być chwałą dla Pana. Czy pragniesz tego? Czy tak jest? Jeżeli tak nie jest, to dobrze Duch Święty zachęca Cię, aby było tak, jak to Słowo Boże mówi. Czy jecie, czy cokolwiek czynicie, czyńcie wszystko na chwałę Bożą. Ja powiem Wam z własnej strony, z własnego serca, że pragnę, aby tak było. Jeżeli Ty pragniesz, aby Twoje życie na każdy dzień, cały dzień przynosił Ci Bogu chwałę, przynosił Bogu chwałę Twoje życie, każda Twoja czynność, masz to pragnienie, to połącz się teraz ze mną w modlitwie. Bo ja bardzo pragnę, aby mój Pan, mój Bóg był wywyższony, był uwielbiony w czasie spożywania mojego posiłku, kiedy piję, kiedy cokolwiek czynię w relacjach międzyludzkich, w moich myślach. Pragnę, aby każdy dzień był u mnie przeżyty dla Bożej chwały, aby był mu zadowolony. Zachęcam Cię, jeżeli zgadzasz się ze mną, masz to samo pragnienie, by każda czynność w Twoim życiu przynosiła Bogu chwałę. Zachęcam Cię teraz, abyś się pomodlił, czy pomodliła razem ze mną. Kochany Boże, kochany mój Ojcze, apostoł Paweł z inspiracji Twojego Ducha Świętego napisał, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. A więc wszystko znaczy wszystko. Każdą czynność. Boże, pomóż mi, aby każda rzecz, każda moja myśl była tym, co daje Ci chwałę, a nie ujmę przynosi. Aby każdy mój oddech, piersi, każde bicie mojego serca podobodowała radość Bożą w sercu i chwałę i wywyższenie imienia Jezus Chrystus, uwielbienie Jego osoby. Ojcze, ja proszę Cię, aby to się zmieniło, jeżeli nie jest tak, jak powinno być. Ale ja na pewno wiem, Ojcze, że to powinno być inaczej u mnie. O Boże, tak wierzę, że tych, którzy tego słuchają, Panie, których łączy to samo pragnienie, ja proszę Cię, aby przez Ducha Świętego dokonałeś w nas zmian, jako ludzi, którzy chcą oddawać Ci chwałę każdą czynnością dnia codziennego. Każdej chwilę i sekundę życia przeżyć Bogu, Tobie na chwałę. Niech się tak stanie, Ojcze,
ze względu na przelaną krew Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały i poprzez Jego ofiarowane ciało na krzyżu Golgoty. Proszę Cię, Ojcze, a także mocą zmartwychwstałego Jezusa, abyś pomógł nas w Duchu Świętym wydawać dla Ciebie owoc godny dla Ciebie chwały, wywyższenia, uwielbienia, Boże. Abyśmy byli tymi drzewami, które obfitują owoc, a nie tylko piękne, zielone liście mają. Ty powiedziałeś, Panie Jezu, że bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto trwa we mnie, a w nim, tym wydaje wiele owoców. Panie, my pragniemy. Ja pragnę i wierzę, że każdy, kto pragnie Boga, pragnie z każdą sekundą więcej owocować dla Bożej chwały. Więcej wydawać tego owocu, który jest miły Tobie, Boże. Niech się tak stanie, dopomóż nam, aby nasze życie, życie każdego z nas, było dla Ciebie, Boże, uwielbieniem, wywyższeniem i chwałą. Alleluja Tobie, Panie i Boże nasz, jedyny Boże, Ojcze, Synu i Duchu Święty, któryś objawił się i przedstawił w imieniu Jezus Chrystus. Amen. Drodzy, dziękuję Wam za udział i niech Boże błogosławieństwo będzie Waszym udziałem. I niech każda sekunda Waszego życia będzie sekundą jeszcze większej oddawania chwały Bogu. I niech Jezus będzie Waszym przewodnikiem, a Duch Święty pasterzem. Amen. Niech Was Bóg błogosławi. Zostańcie z Bogiem.